Nie można przegrać meczu w takim stylu i nie można przegrać meczu z zespołem tak nisko notowanym jak Mołdawia. Uff, po zakończeniu pracy, po wysłaniu wszystkich tekstów, po obrobieniu wszystkich wideo, czas na chwilę refleksji po tym meczu. Wyszliśmy sobie jeszcze na chwilę tutaj na stadion. Stoimy w zasadzie przy samej murawie, na której ten mecz był rozgrywany i tak sobie myślę, że nic po tym meczu nie tłumaczy reprezentacji Polski. Może to jest frazes, może każdy tak myśli, może stwierdzicie, że nie mówię nic nowego, że oczywiście, że tak jest. Ale tak naprawdę ciężko powiedzieć cokolwiek po tym meczu. Ciężko skomentować jakkolwiek wstyd, żenadę i kompromitację, której byliśmy świadkami na boisku, bo można oczywiście przegrać mecz, można przegrać po walce, ale nie można przegrać meczu w takim stylu i nie można przegrać meczu z zespołem tak nisko notowanym jak Mołdawia. Moim zdaniem trener Fernando Santos na razie ma ogromny problem i my zaczynamy mieć problem i z Fernando Santosem i z reprezentacją Polski. Wygląda to bardzo źle i oczywiście szansa na awans na Euro 2024 wciąż jest duża i myślę, że nawet jeżeli zajmiemy trzecie miejsce w tej grupie, to jakoś nas przepchną na te mistrzostwa przez baraże dzięki dobrym wynikom w Lidze Narodów, ale jakie to ma znaczenie? Z taką grą, z takimi wynikami, z taką kompromitacją, no lepiej w ogóle nie wybierać się na Euro 2024, bo tam ta kompromitacja będzie jeszcze większa i jeżeli przegrywamy z Mołdawią, no to na pewno trudno nam będzie wygrać z takimi zespołami jak Niemcy, Hiszpania, Włochy i tak dalej, i tak dalej. Może to znów powiecie, że jest frazes, ale naprawdę mamy dość już takiej mizerii, takiej żenady w wykonaniu reprezentacji Polski. Ja jak jeżdżę, powiem Wam szczerze, sporo lat na mecze, zresztą widzicie to czasami, jeżeli wchodzicie na kanał Super Express Sport, widziałem trochę porażek reprezentacji, nawet więcej niż trochę. Ale takiej żenady, takiego wstydu, takiej kompromitacji nie widziałem, powiem Wam szczerze, na żywo, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, nigdy w życiu. Ja mam nadzieję, że taki wynik się nigdy nie powtórzy. Mam też nadzieję ogromną, że piłkarze, którzy wyjadą za chwilę na wakacje, chociaż przez chwilę będą ten wynik, tę porażkę przeżywać, tak samo jak przeżywają tę porażkę kibice, którzy byli tutaj na stadionie, którzy przyjechali z daleka, jechali przez pół Europy, żeby tutaj się dostać. Naprawdę opowiadali mi, że jechali przez Ukrainę, to kawał drogi, kilkadziesiąt godzin tutaj musieli jechać i przyjechali tylko po to, żeby zobaczyć taką kaszankę na boisku. No to po co przyjechali? Przyjechali, żeby cieszyć się ze zwycięstwa i tego zwycięstwa nie było, ba, nie było remisu, bez żadnego punktu, zbici, struci, zmęczeni, bez żadnych jakby chyba nadziei na razie, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, bo trudno mieć nadzieję na poprawę po takim meczu. Jedyne co, to czekać, trzeba czekać do września i liczyć, że zepną się, zewrą szeregi i w meczu z Albanią i z Wyspami Owczymi będzie lepiej, ale się mogę tylko złapać za głowę. Słuchajcie, jeżeli my przegrywamy z Mołdawią, to teraz musimy się bać Wysp Owczych. Do jakiego momentu w naszej piłce nożnej doczekaliśmy. Szkoda gadać. Trzymajcie się. My wracamy do Polski. Dziękujemy, że z nami tutaj byliście, że nas oglądaliście. Mam nadzieję, że chociaż nasze vlogi, nasze materiały Wam trochę tutaj radości, jeżeli chodzi o wyjazd do Mołdawii, przyniosły. Trzymajcie się. Cześć.